Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg, Pillars of Eternity. Dobra, idziemy szkieleta. Na haksa. Dobra. A, już się skarżyłaś. Nie zamierzam na razie tego słuchać. Okej, to są jakieś cele więzienne. Później się nimi przyjrzymy. Okej, jest więcej tych... tych zombie. Hey there. Okay. Hey. Zanonsujemy się w odpowiedni sposób. Leave it to me. Hey there. What? Just say the word. O, sporo ich przyszło. Fajnie. Dobra. To jest stój? Jak można mu wydać stój? Anuluj X, dobra. Ty też bierz broń. No i dobra. No i wszyscy standardowo. Okej, czy sięgnę wszystkich? Nie sięgnę wszystkich, ale dobra. Sięgnę wystarczająco dużo. Okej, nawet bez czarów. Szybko oni padają. Just say the word. You better run! A, osłabienie. Wygląda jak jakaś trucizna, ale... ale na szczęście nie jest. Okej. Okej, to wygląda jak jakieś laboratorium. Pojemnik jest ciepły w dotyku, szkło drży od bulgotania cieczy wewnątrz. Więzy pokryte są pozostałościami ze schniętej krwi i skóry. O. Okej, wygląda na to, że ktoś tworzy te zombie z nie zombie. Szej. Życie odkrycia pangrama. Okej, to nie wygląda jak coś ważnego dla fabuły. Rzeczy ważne dla fabuły są zazwyczaj krótkie. Okej, czy tam chcemy iść? Okej, zwój błędnego płomienia. Just say the word. Ale tutaj to co innego. A przejdziemy się tutaj. Just say the word. Okej, chyba jest jakiś magazyn. Hey there. Just say the word. Okej, złoto. I'll have this open in no time. Let's see what's in here. Brygadyna, nie, kolczuga, okej. Spoko. Hey there. O, zestaw. Okej. Okay. Więc będziemy mogli niedługo się przespać. Okej, okay, to już pozabijaliśmy tutaj wszystkie rzeczy. Spoko. Hey there. To jeszcze tutaj mamy. Jakieś przejście. Just say the word. Chyba tutaj tak, to już jest wyjście na wyższy poziom. Którym na razie się nie będziemy zajmować. Just say the word. Dobra, wracamy się do tych celi. One były tutaj. Okej, okay, jeszcze tutaj mamy jakieś ten... a to później. Dobra. I co my tu mamy? Just say the word. Hej, tutaj! Let's see what's in here. Okej, ktoś tu żyje. Proszę, wyciągnij mnie z tej celi. Giacco. Twarz młodzieńca jest mocno przyniesiona. Jego wychodzony tułów ukrywa obdarta koszula. Patrz na ciebie i drży w jego oczach, widać nadzieję. Nie wiem, kim jesteś, ale czy możesz mi pomóc? Bogowie, co się stało z tutejszymi? Spogląda na ciebie na otwarte drzwi celi. Chyba nie dam rady dostać się tutaj samodzielnie. Domyślasz się, że trafiłeś tutaj po tym, jak wraz z Kolskim i jego ludźmi zaatakowaliście warownię. Tak, wydało mi się, że to dobry plan. Wdaliśmy do środka bez problemu i znaliśmy drogę. Ale Vlocha zdaliśmy się zaskoczyć i większość z nas... pewnie widziałeś niektórych po drodze, walczyłeś z nimi. A
przynajmniej z ich ciałami, bo już nie umysłami, a ich dusze. Urzęduje tutaj pewna kobieta, animantka Redrika, ma na imię Osyra. Słyszałam ją czasami, jak mówi coś o lekarstwie. Lord Redrick często ją odwiedza, ale ona nikogo nie leczy. Zamienia jedynie mężczyzn i kobiety w potwory. Widziałem, jak wzięła pozostałych. Byłem pewien, że będę następny. Zamienia mężczyzn i kobiety w potwory, żeby wyleczyć próżnorodzonych? Obłęd. Powiedz mi o Syrii. Ona jest jakaś dziwna, w sensie, że wzbudza złe przeczucia. Od momentu jej przybycia czułem, że sprawy będą się miały coraz gorzej. Zadawanie się z animantami nie przynosi niczego dobrego. To, co robią, jest wbrew naturze. To ona przemieniła moich przyjaciół w potwory. Powiedziała, że robi to dla dobra Złoconej Doliny. Raczej dla dobra swojej sakiewki, zaspokojenia chorej ciekawości. Ona jest niebezpieczna. Kto wie, co jeszcze ma w tym swoim laboratorium. Nie radzę do niego wchodzić. Ona ma dar przekonywania. Niewątpliwie jakieś czary. Dobra, jesteś wolny, zwiewaj. Dziękuję ci, nieznajomy. Muszę wracać do wideł, ale najpierw chcę chyba coś zjem i odpocznę. Jeżeli zapuścisz się na górne piętra, przekaż proszę admirałowi, że żyję. Powiedz mu, że nadal mam tę figurkę bladolicy zbrojnej, którą mi dał. To go przekona, a może i tobie jakoś pomoże. Powodzenia i niech bogowie czuwają nad tobą. Okej, dobra. Już był nasz jeden z planów. Dostać tych ludzi Kolska. Okej, zobaczmy, czy nie ma tutaj czegoś ukrytego. Wróci widać zakrwawione paznokcie. Hey there. Nieprzyjemny widok. Okej, jest coś ukrytego. Uuu, pas obfitego leczenia. Ponadto mikstura bezlitosnego spojrzenia. Zobaczmy, co to daje. Użytkownik zamiana 15% trafień na krytyki. Okej, to się może przydać jej. A to? Plus 15% healing received. Coś mi się nie udało, przetłumaczenie tego. Okej, mogę tu dać w sumie paladynowi. Nie, czy on już nie miał czegoś od leczenia? Wydaje mi się, że ktoś miał coś o leczenia. Tak, on miał leczenie. Dobra, więc dostaniesz drugie leczenie. Okej. Dobra. No to trzeba nam znaleźć tą animantkę i przekazać jej kilka uwag co do jej metod, raczej praktyk. Bo ona się tutaj właśnie znajdowała. Tak, to jest to laboratorium, więc chyba tutaj ją też znajdziemy. Okej. Gil jest skrajnie zmęczona. I ma bardzo mało punktów życia. Podczas walki muszę bardzo na nią uważać. Ale wiecie co, zawalczę z tą taką Syrą. Zawalczę, tak. Taki mam plan. Pozbyć się jej. Nie podobają mi się jej praktyki i to, co sobie wyrabia z ludźmi. Zdecydowanie. Zdecydowanie mi się to nie podoba. Okej. Tutaj ją znaleźliśmy. Czy chcę wejść do środka? Wtedy będę otoczony przez te stwory. Więc nie, wyślę tylko paladyna do środka. Aż to zaczeka na zewnątrz, okej. Idąc przez pomieszczenie, kobieta odwraca głowę w twoją stronę. Długie czarne loki okalają jej twarz, która z jednej strony poplamiona jest jakimś zielonym płynem. Mierzy cię przeszywającym spojrzeniem. Znowu ktoś mi przeszkadza, odkłada książeczkę trzymaną w ręku, uśmiechając się blado. Cóż za ciekawe czasy, ciągle jacyś nieproszeni goście. Rozumiem, że tobie należy dziękować za uszkodzenie moich dzieł. Postawienie ich na nogi zajęło mi sporo czasu. Czego tutaj szukasz? Lord Redrick kazał mi sprawdzić, jakie robisz postępy. Oczywiście, że kazał. Myślałam, że da mi kilka dodatkowych dni, zanim znów zacznie marudzić. Jeżeli Lord Redrick pragnie szybkich postępów, może powinien mi dostarczyć wymaganych materiałów. Wydaje mu się, że tylko on traci cierpliwość. Ofiarował mi to, wskazuję trochę ręki na kanałę. Żałosne laboratorium i oczekuję cudów. Tymczasem ten stary dziad, bezużyteczny klecha, ma dla siebie całe górne piętro. Co on takiego zapewnia? Same przesądy i bezużyteczne porady.
Dobrze, więc popatrz sobie na moje postępy. Zrobiłam z bandziorami Kolska, co mogłam. Poszekasz Redrickowi, że mają więcej czasu na badania, uzyskam... Że mając więcej czasu na badania, uzyskam bardziej przydatne informacje. Jeżeli to twój szczęśliwy dzień, to nie powie... Nie powiesi się cię zamiast mnie. Okej. Więc Redrick coś kazał jej robić. Ja? Czy to chodzi o lekarstwo na próżno rodzenie, czy o coś innego? Jeżeli o coś innego, to nie podoba mi się to. Dobra. Sure. Okej, okay, to wygląda na to, że nie będę mógł jej ładnie sprowokować do walki, tylko po prostu będę musiał tak barbarzyńsko zabić. Okej, dobra. Nie widzę w tym. Jak dla mnie nie ma w tym problemu. Yeah. Mhm. Okej. Też ognia. Ty za chwilę coś rzucisz. Tak, ty też ognia. Zadasz jej. Kratkowy atak. 27 punktów obrażeń. Skuszy. Okej, ponadto chcę rzucić jej na krytyczną lancę. Chociaż nie będę miał pewnie zasięgu. Okej. Troszkę ją... poharatało. Coś jeszcze mogę jej zrobić? Boskie piętno. Mieszając wartość odbicia. Okej. Ja mogłem dorzucić, ale zaraz ci przewróceni tutaj podejdą. Okej, nie będzie. Dobra. Nie, chyba nie mam zasięgu, tak. W takim razie anuluj. Co mogę rzucić, żebym miał zasięg, co? Chyba nic. Widzisz, musisz podejść, okej, dobra. No to rzucę nam zbroję wiary. Dobra. Ty masz zasięg na krytyczną lancę? Nie masz. Już tylko na palące rany. Magiczny pocisk też nie masz zaś... A, magiczne pociski ma zasięg. No to spamuj go magicznymi pociskami. Dobra. No to niestety musisz przerwać strzelać. Okej, ty też musisz przerwać strzelać. Okej. Padła od jednego magicznego pocisku, dobra. Więc... to nam zdecydowanie pomogło. My pomogli, żebyśmy pozwolili jej dłużej żyć, to zdecydowanie poznalibyśmy, jak nieprzyjemni potrafią być magowie na wyższych poziomach. Okej. Strzelaj. Okej, palenie trochę odbywa, ale w normie. Wszystko. Czy coś tu jest jeszcze? Tak jest, ale nie mogłem tego zaznaczyć. Spróbuj to przewrócić. Perhaps yes. Ale co tam, dobra. Zobaczmy, co ona ma. Pewnie ma Grimoire, tak, ma. Więc możemy się czegoś ciekawego z niego nauczyć. Zardzewiały żelazny klucz do celi, okej. Więc gdybyśmy nie mieli łotrzyka, to w ten sposób moglibyśmy pewnie otworzyć te cele. Okej. To jest czarny kot. W początku sądzisz, że biedny zwierzak jest chory, gdyż jego część... Czarna sierść się odchodzi z całymi kłębami, jednak kiedy kot odwraca się, obserwuje on cmuchę na ścianie, zauważa, że część jego żeber wystaje na zewnątrz, fragment jego ogona zgnił i odpadł, odsłaniając ostro zakończone kręgi. Kotu najwyraźniej to najwyraźniej nie przeszkadza. Mruczy piskliwie, ociera się o twoją goleń. Pogłaszcz kota. Podnieś kota. Ponosisz zadziwiającego, lekkiego, niespodziewanie kolczastego zwierzaka, który pomrukuje zadowoleniem na twoich rękach. Okej. Okay. Staliśmy czarny kot. Tak, to jest pupil. Możemy go sobie wziąć zamiast eterycznej świnki. Okej. Okay. Weźmiemy.
Na razie starczy śwince. Ja? Ta, uroczy kotek. No przy okazji. To jest oczywiście oczywista referencja do Baldur's Gate'a i do miniaturowego kosmicznego chomika giganta, której oczywiście nie zauważyłem za pierwszym razem, ale okej. Okay. Jest wielki miniaturowy kosmiczny prosiaczek, więc... Ta. Just say the word. Odniesienia do innych rzeczy są zawsze fajne. Just say the word. Prapułka, kradzież. Okay, czy to jest złe, że rabuję ją? Just say the word. Okej. Okay. Myślałem się, że oznaczone to jest jako kradzież, bo gdyby ktoś dostał, to by się mu nie podobało. Okej, okay, tutaj coś mamy fajnego. Co to jest? Solidne stiletto. Celność i obrażenia. Okej, okay, fajnie. Nice, podoba mi się. A co poza tym? A właśnie, ten Grimoire. Co możemy tu sprawdzić? Kula ognia, fajnie. Oraz roziskrzony piorun. Fajnie. Tylko, że tak nie możemy tego używać. Sprzedamy jeszcze parę poziomów. Masz czwarty poziom. Chwila tak, na pierwszym ma pierwszy poziom zaklęć, na drugim ma. Na trzecim nauczył się. Więc na piątym poziomie chyba się nauczył już drugiego, znaczy trzeciego poziomu zaklęć, więc byśmy awansowali go, to by już pewnie umiał. Nauczył się kuli ognia, ale to na razie chyba nie ma jeszcze. Nie będzie miał miejsca. Okej. Za co dostaliśmy jeden punkt zwodniczości? Za to, że oszukaliśmy tą kobietę w ciąży? Serio? Nie wiem. Może za to, że Syrę zaatakowaliśmy? Nie wiem. Nie czuję się z tym dobrze. Okej, ale dobra. Przeżyjemy. Dobra, czas na odpoczynek. Eder budzi cię, stojąc nad tobą i potrząsając cię za ramię, wygląda na zmartwionego. Powieki masz ciężki, wzrok złomglony, a twoje myśli przyćmiły jakby niezapamiętany koszmar. Nie jesteś pewien, czy minionej nocy w ogóle spałeś. Hey! You're awake? Good. You were kind of thrashing around, eyes rolled back in your head. You were shaking. Trying to snap you out of it for a long time now. Gonna have to get a bucket of cold water. Szczęście nie wodą tą z kanałów. You don't seem like you get much rest at night. You got those dark circles under your eyes. Ostatnio rzeczywiście miewam sny, słyszę szepty. It's the watcher thing, then. I'm sure it just takes some time to adjust, is all. I'll try to let it sort itself out. But you'd better wake up faster next time. Trust me. You don't want that bucket of cold water. Wierzę ci, że zdecydowanie byłbyś do tego zdolny, Ederze. Wierzę ci. Okej, dobra. Gdzie był ten... Bo tutaj był ten zestaw, który pominąłem. Tylko teraz zbierzemy. Okej. Hey there. No i dobra, idziemy na górę. Co nas tutaj czeka? Kuchnia. Fajnie. Możemy podkreślić żarcie. Możemy podkreślić inne żarcie. Czekaj, ktoś to wziął? Tak. Dobra, nieważne. A najważniejsze, możemy pójść na górę. Aż teraz znajdziemy tego... kapłana. Kolsk kazał nam się z nim skontaktować. Tak, i ten człowiek Kolska też o nim wspomniał. Dobra, zobaczyłem w skrzyniach. Szaty bretańskiego kapłana. Okej, okay, to brzmi jak... Solidny kostur bujony. Okej, okay, to brzmi jak trochę... Dobra, co tu nam pisali? Włodarz martwej krainy. Udało mi się dotrzeć gdzieś do Varoni Rodrika.
Wypuściłem go z celu, udało mi się znaleźć brytańskie szaty. Może zdołam się dzięki nim wmieszać w grupę kapłanów na tym piętrze. Zdecydowanie jest dobry pomysł. Więc każdy odstawi swoją zbroję. I... wow, te szaty są naprawdę brudne. Dobra. I każdy się przebierze za mnicha. Nieważ nie chcę zabijać tutaj ludzi. Okej, na niej to dobrze wyglądają te szaty. Muszę powiedzieć. Okej, ty też sobie nałożysz. Dobra. A trochę duży dekolt. To ciekawe, wersja damska nie masz tak dużego dekoltu. Okej, dobra. Idziemy do środka. I... że Paladin będzie szedł przodem. Zdecydowanie ktoś może nas tutaj zaczepić. Okej. Co my tu mamy? Zbroja płytowa. Serio? Nikt się nie obrazi, jakbym to wziął? Hełmus na salem. Jak się nikt nie obrazi, no to wezmę sobie. I miecz dwuręczny. Okej. Zapiszę grę. Wcześniej nikt też nie patrzy na półmartwego kota. Stój, bracie! Wybacz, że przeszkadzam, ale nie kojarzę twojej twarzy. Że co? Nie moja wina, że jesteś mało spostrzegawczy. Precz! Ja nie chciałem cię urazić, raczej proszę do swoich obowiązków. Okej. Mieliśmy szczęście, że nam się udało po raz drugi. Nie możemy na to liczyć. Tak, tu jest racja. Bo ktoś nam więcej ludzi, kolejni ludzie, którzy by nas zaczepiali, mieliby coraz wyższe wymagania, żeby ich spławić. Więc nie chcemy tego robić. Okej, to jest jakiś kapłan. Kapłan Breta. By nas rozpoznać. Więc chyba nie chcemy tam wejść, co? Chyba nie. Szukajmy tej osoby, którą musimy znaleźć i... dobra, to są jakieś zamknięte drzwi, chyba nikt się nie obrazi. Że ja... o! Okej, kolejny nas zaczepił. Jesteś tępy? Redrick właśnie rozkazał przeszukać komnaty. Zbiry Kolska nadal mogą być warowni. Cóż, tak, zostawię w twoich rękach, niech bla 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 bla. Dobra. Szczęście więcej już nas nie będzie zaczepiał. Okej, można było to jakoś pewnie sprytnie zrobić. Poczekać, aż oni przejdzie czy coś. Okej, dobra, nieważne. Już dotarliśmy do celu. Nedmar, wątły stary kapłan pochyla się nad stołem, otoczony przeróżnymi zwojami i pergaminami. Przegląda ich treść za pomocą grubego monokla. Kiedy się zbliżasz, podnosi na siebie wzrok, mrugając kaprawymi oczyma. Znowu goście! Nie jesteś jedynym z akolitów ani strażników, co znaczy, że jesteś co najmniej intruzem. Domyślam się, że przysłał cię tu Kolsk. To w jego stylu wysyłać młodzież przeciwko obrońcom warowni, żeby tak moje kazania wzbudzały taką gotowość. Niemniej, skoro już tu jesteś, to czego chcesz? Dziecko jest bezpieczne. Prosił, żeby powiedzieć ci o figurce, którą mu podarowałaś. O, bogom, niech będą dzięki. I tobie też. Nie sądziłem, że zdołasz. To jest... obawiałem się. Nie chciałem tak... by tak młodo spotkał biedolicą zbrojną. Proszę, niech to będzie twoją nagrodą. Tym kluczem otworzysz drzwi w skryptorium. Stamtąd możesz przejść do kaplicy do Lorda Redricka, unikając większość straży. Weź również to. Nie mogę ci zaoferować nic cennego, ale mam coś przydatnego. Błagam cię o jedno, zanim wyruszysz. Pomimo swoich przywar, Lord Redrick posłusznie wypełnia wolę bogów i dba o dobro Złocnej Doliny. Z czasem może zdoła osiągnąć to, czego pragnie. Proszę, przemyśl to, zanim sięgniesz po przemoc. Sądzisz, że wolałbyś Kolska jako włodarza warowni Redricka? Nie, sądziłem, że wolałbyś. Szanuję go za to, że ma wizję, ale jest w nim również pragnienie władzy, chociaż z dobrych pobudek
nie kieruje nim wiara. Mimo to jest to moim przyjacielem i chętnie mu dopomogę w przywróceniu boskiej łaski okolicom Złoconej Doliny. Jeżeli Redrick zginie, ma się rozumieć. Dobra. Muszę odpocząć. Ale nie chyba. Dobrze, nie mogę cię prosić o wejście do lochów, kiedy nie czujesz się na siłach. Odpocznij tutaj parę godzin. Pamiętaj się, żeby nikt tutaj nie wchodził. Tak. Spoko. Skoro możemy. Dobra, czy ma coś nam jeszcze do powiedzenia? Co otwiera ten klucz? Bla, bla, bla. Okej, otwiera wszystko. Ciekawe. Ale fajnie. Dobra. W następnym odcinku idziemy się spotkać z Lordem Rodrickiem. A Eder, mam mu kilka uwag do przekazania co do prowadzonej polityki wewnętrznej i innych spraw. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!